Nawigację już przestawiłem i teraz jadę dalej do Świnoujścia. Nad morze, bo to nie jest to morze, to jest rzeka Świna, przypominam, nie? To jest rzeka Świna, która od której Świnoujście wziął nazwę. Świnoujście, czyli ujście rzeki Świny. A ja jadę nad morze, czyli tam jadę, w tamtym kierunku. A właściwie trochę na zachód. No i coś to chciałem powiedzieć. Aha, bo byłem w tym Dziwnowie, prawda? I wiesz, co to nazywa Dziwnów? No tam płynie rzeka Dziwna. I od nazwy rzeki Dziwnej. No, wzięło nazwę Dziwnów. Jemy. Się na południowy zachód. A ja tu jeszcze skorzystam z tal. Dużo wody wypiłem, muszę się wysiadać. Rozpoczynamy naszą ciastową wędrówkę. Dziś kierunek na gór, a konkretnie Beskidy, a tam między szczytami górskimi piękne miasto Bielsko-Biała. Z czym kojarzy się Państwo to miasto? Może gdzie przechodzić? To coś powstało w 1947 roku. Nie jest Biały, ale w Katowicach. Później przeniosło się do Wisły, a potem już na dobę osiągnął Bielsko-Biała. Przecież Państwo wiedzą, o czym chodzi? Chodzi o studiów, które są kontrolowane przez naszą reporterkę Małgorzatę Głogowską. Głosił pozwolę sobie trochę archaicznie zakrzyknąć. A gdzieś ty teraz? Muszę przyznać, że jestem niezbyt podekscytowana, bo odejmuję się w domu rodzinnym, między innymi sławnego w każdym zakątku Polki Reksia. Studio filmów rysunkowych w Bielsko-Białej to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy kochają bajki, a my już teraz zaczynamy jego zwiedzanie. O, już wróciłem. I proszę sobie wyobrazić, że pierwszy raz byłem w Toju ze spługiwaniem Cedesu. Ja nie widziałem spługiwania Cedesu w Toju. A tutaj pierwszy taki Toj, pierwszy Toj widziałem. O, tutaj, spługiwanie. Oczywiście wodę trzeba pompować pompą nożną. Około 6 tysięcy, czasem około 7 tysięcy rysunków. Nie wszystko to robiło się ręcznie. Później jeszcze trzeba było te rysunki przekopiować na celulowy. Następnie malowało się te rysunki, a później spotkało się z dekoracjami pod klerą potrafkową. Piosenki nadaje, no. Tyle jest polskich zespołów. Ja nie mówię, że mają samo Polo nadawać, no ale mogliby przynajmniej się, polskie radio to mogą się trzymać polskiej muzyki, a nie jakiejś anglosaskiej, hiszpańskiej, czerwie, amerykańskiej. Za 600 metrów skręć prawo. Państwo,
dzieciństwa, przecież stamtąd pochodzi. Sporo postaci, które pamiętam tylko z ekranu telewizora. Są już pierwsze odpowiedzi, pan Justyna Bezleksia. Nie takiego chciałam mieć psa. Pan Justyna słyszała, co udało się w końcu mieć, czy pani rodziców. Na koniec państwa czeka nasza maskotka, czyli Szalotne Serce. Skręć w prawo. Powariowali z tymi progami zwalniającymi. Taki olbrzymi próg zwalniający postawili 10-metrowy. No to już jest, nie wiem, przesada. Parkingi oczywiście płatne w Świnoujściu i znowu problem, gdzie zaparkować samochód. Ojejku, jejku. Camping relax. No ale to też trzeba płacić. Tyle marnują, że te płatne rzeczy parkowania, tyle miejsc parkingowych marnują. Wolne co soi, no... Zaślepieni zyskami, zaślepieni pieniędzmi. No ale z czego takie Świnoujście, z czego to ma żyć takie miasto? No z czegoś muszą żyć, no trzeba to też zrozumieć z drugiej strony. Ale... ale tak to wygląda. Do 3-4 cm różnicy i będzie miało porywach do 70 km w godzinę. Silny wiatr też nad morzem, a termometr jest 4 stopnie na północy do 28 stopni na zachodzie. Chłodniej nad morzem od 19 do 23. A skoro o temperaturze mowa, sprawdźmy, jaka jest woda w jeziorach. Gdy nadstało 19 stopni, około 18, a jezioro białe tam 21 stopnia. Taka sama temperatura jest w jeziorze. No i tutaj parkingi płatne. Pusto! Pusto na parkingach! No. Za 200 metrów, skręć w lewo. Jak tak będziemy robili, to ja się obrażę na to Świnoujście i zaraz stąd pojadę. Jak tutaj nie znajdę miejsca parkingowego. No, na szczęście zaraz. Pod domem wypoczynkowym Rybniczanka. A nie, już się cieszyłem, a też my parkingowy. Skręć w lewo. Następnie, no, no. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Następnie. Skręć w prawo.
piekielny chyba tam na przykład. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Miejsce docelowe tak, ale miejsce parkingowe. Nie. No wszędzie płatne. Wszędzie płatne. No niestety. Nawet się nie ma gdzie zatrzymać. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Miejsce docelowe tak, ale... No ale... Pokrążymy i może znajdziemy jakieś. Chociaż wątpię, tu wszystko jest... Wszystko jest... Strefa własnego parkowania. Dalej, strefa własnego parkowania. I progi zwalniające. Pojebało ich już zupełnie z tymi progami zwalniającymi. Wszędzie progi zwalniające i strefy płatnego parkowania. Na muszki nie było. A by było do plaży zakaz wjazdu. No, nie do tyłu pojazdu zwalniającego. No i co tu zrobić? Jakiś, musimy supermarket znaleźć, to supermarketem gdzieś, albo staty będą. Musimy pojeździć, albo hotel jakiś. Pod hotelem też są bezpłatne miejsca. W lewo zakaz wjazdu oczywiście, w prawo parking płatny, ulica Powstańców Śląskich, z prawej strony płatny, z lewej strony płatny. Na chodniku parkować nie wolno. Jakiś hotel tutaj, parking też strzeżony, ale płatny też. Wszystko płatne. Nie ma nic bezpłatnego. Chwilowo. Może pani co pan powiedzieć, plecak jest... Ale może jechać jakiś supermarket gdzieś tutaj, muszę... Ale gdzie ja tu mam się zatrzymać? Ja nie mam się nawet gdzie zatrzymać tutaj. Muszę jeszcze w parkingi płatne, ja muszę jechać, bo parkingi płatne są wszędzie. O, jedziemy się, proszę was, ten ciąg naszej podróży. Zgadzamy się właśnie na wydanie, to jest zwykłe miasto. Przy hotelu parking nieszczerzony płatny, też płatny. Nawet przy hotelach płatny. Rodzina w kinie, na drugim szansie.